Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, przedstawiając Pakt dla Zdrowia, liczy na wspólne działanie ponad podziałami politycznymi w kwestii polskiej służby zdrowia. Sam pakt składa się z kilku punktów. Po pierwsze, podwyższenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do wysokości co najmniej 6,8% PKB już od 2020 roku. Podniesienie tych wydatków to warunek konieczny do zwiększenia dostępności służby zdrowia i oddłużenia szpitali, o czym mówiłem wcześniej. Dodatkowym przez nas zaproponowanym źródłem dochodu będzie przekazanie na ochronę zdrowia 2% ze składki rentowej oraz środków wpływających do budżetu państwa z akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe. PSL Koalicja Polska proponuje także zwiększenie liczby personelu medycznego. Aby zatrzymać narastający kryzys kadrowy w ochronie zdrowia, konieczne jest zwiększenie limitów przyjęć na studia na kierunkach medycznych oraz specjalizacjach lekarskich, rozszerzenie systemu stypendialnego dla uczniów, studentów i absolwentów tych kierunków oraz skrócenie i upraktycznienie programów specjalizacji lekarskich oraz pielęgniarskich. PSL obiecuje również podniesienie o co najmniej 30% wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia i zapewnienie polskim pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia, z jakich mogą korzystać mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Zależy nam, żeby usprawnić podstawową opiekę zdrowotną, odciążyć przez to SOR-y, gdzie pacjent, który nie może się dostać do POZ-u z bólem ucha, z bólem głowy, z gorączką, udaje się do SOR-u, a tam nie ma czasu już na ratowanie innych pacjentów. PSL Koalicja Polska zwraca także uwagę na wyrównywanie szans szpitali w pozyskiwaniu pieniędzy na funkcjonowanie. Według PSL-u dziś szanse szpitali publicznych i prywatnych nie są równe.